Witam Was w drugim odcinku Heroes of Might and Magic 3 na najwyższym poziomie trudności z pojedynczym przeciwnikiem komputerowym na mapce S. Gramy Necropolią i mieliśmy już się teraz wziąć na początku tego odcinka za wznoszenie struktur, dzięki którym będziemy mogli ulepszać nasze jednostki. Jeśli dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku zależało mi przede wszystkim na tym, aby jak najszybciej wznieść struktury odpowiedzialne, znaczy pozwalające rekrutować jednostki jak najwyższych poziomów. Udało nam się to zrobić. Możemy nawet, zobaczcie, rekrutować smoki już, tutaj czarnych rycerzy, czy jak to się zwie? Upiornych rycerzy, sorry. I lisze, no właśnie. Poza tym, no mamy teraz taką chwilę wytchnienia, można by rzec. Pod koniec poprzedniego odcinka najechał nas komputer z taką no, średnio dobrą armią. Tam miał i Hydry, i Witch Ravenów, najlepsze jednostki swoje. I to dwóch takich bohaterów się pojawiło, komputerowych, z tymi najlepszymi jednostkami. No i właśnie to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, gdybyśmy na początku, na tym poziomie trudności, na małej mapce, szli w Kapitol, albo chociaż w Ratusz, nie moglibyśmy tak dobrze stawić czoła temu komputerowi, który właśnie wpadł już tutaj z Hydrami, z Witch Ravenami i ogólnie miał taką no, dosyć sympatyczną armię, jeszcze zaszedł nas z dwóch stron. No my poszliśmy w te jednostki, one się zdążyły tutaj już namnożyć. Mieliśmy, znaczy no mamy przyzwoitą liczbę liszów, mamy już nawet tych upiornych rycerzy, sporo się zdążyło namnożyć wampirów. Także daliśmy sobie radę z komputerem i to bez większych strat. Komputer spore straty poniósł, pomimo tego, że jego bohaterowie uciekli, żebyśmy nie przyjęli artefaktów. No tak działa komputer na tym poziomie trudności, już ostro kombinuje. Ale stracił te armię. Tam sporo wybiliśmy tych jednostek, w momencie jeszcze jak komputer uciekł, to te armię stracił. Także, no musi się teraz troszeczkę ogarnąć. Mamy trochę czasu, wykorzystamy ten czas w spokoju na ulepszenie tych budynków. Zaczynamy od sal ciemności. Już tutaj będziemy mogli rekrutować teraz upiornych rycerzy. Aha, tutaj byli czarni rycerze, dobrze myślałem. Czarni rycerze i teraz będziemy mieli upiornych rycerzy, tak? No już tacy stanowczo lepsi, zwłaszcza, że mają coś takiego, zobaczcie. Nie umarły to wiadomo, przeklinanie wrogów to wiadomo, ta niezupgrade'owana wersja też to miała, ale doszło mu uderzenie śmierci. Jeśli coś takiego zostanie wygenerowane przed zadaniem ciosu, przed czarnego rycerza, to jeśli dobrze pamiętam, zada on wtedy podwójne obrażenia, totalna rzeźnia, fajna sprawa. Właśnie takich rycerzy sobie będziemy rekrutować. Zobaczcie, szybkość ma 9, ten poprzedni miał 7. Fajna sprawa. Poza tym, co mu tutaj wzrosło, atak i obrona mu wzrosła, widzę. Okej. Okay. Czarni rycerze. Aha, no właśnie. I ostatnio, jak nam ten komputer tutaj wpadł, przejął nam zamek, ale go odbiliśmy. Ale zajął też sporo takich właśnie obiektów. Tutaj właśnie jakieś, co to jest? Staw sklej do tabi, tu widzę tartak tam zajął. Laboratorium. Musimy to wszystko odzyskać, dlatego sobie tutaj zrekrutowaliśmy takiego trochę gejowatego bohatera, który będzie chodził i to wszystko właśnie przejmował z powrotem. O, tutaj po drodze kasę weźmie. Nie wiem, czy w młynie byliśmy. Nie, to też sobie zajdzie. A nasz główny bohater miał iść do zamku, tak? Właśnie zastanawiam, czy czasami tutaj nie zahaczyć o tę puszkę Pandory. Może coś tam fajnego by było. Horda przeciwników. No horda przeciwników, demony to już nie takie byle jakie, kurde. Ale zaryzykuję. Może nam się opłaci ta puszka, co? No może być pusta w środku, no ale wiecie, że może być, znaczy z poprzedniej mojej tej serii Heroesów, wiecie, że może być kasy dużo, może być doświadczenie, mogą być jakieś fajne jednostki. No myślę, że warto zaryzykować. Puścimy turę póki co. Przeatakujemy te demony. O, są tutaj, jest grupka zupgrade'owanych demonów. Rogate demony. A dobre mogą być. Kurde, jak dojdą i nam stukną w jakąś grupkę, która jest nam potrzebna, no to może być niezbyt sympatycznie. Jakie one mają w ogóle obrażenia, te demony? 7-9. Możemy im klątwą już teraz w sumie zredukować do 7. Żeby już w tej turze działać pomału. Mamy mocy... Mocy 8. Przez 8 tur to powinno trwać, także na luzie. Czekamy. Czekamy. Lisze, czekamy. Może się lepiej ustawią te demony, jak będą szły. Jakoś tak, żebyśmy trafili tą chmurą trucizny kilka grupek naraz, no nie? Musimy tutaj ostro kombinować teraz, bo to nie ma żartów. Szkielety mogą dostać tarcze, one za bardzo tutaj na pewno nie przeatakują teraz.
te wiedźmy skubane, tak? Nie zabraidowane, nic jeszcze zabraidowane nie jest, ale to nic. O, właśnie o coś takiego chodziło, się ustawili lepiej. Teraz tej chmury trucizny możemy je stuknąć, chociaż prostej strzały nie ma, ale obarwą dwie grupki. O, nie jest źle. Wampiry czekają, czekają, smokosławy czekają. Rozpoczęła się nowa tura teraz. Rozpoczęła się nowa tura, rzućmy klątwę na jeszcze jednego z nich. Też mu zredukujemy obrażenia, czemu by nie. Smoczki. Smoczki poczekają, rycerze poczekają. Lisze. Niech poczekają na prostą strzałę. Może znowu się uda jakoś tak fajnie stuknąć dwie grupki naraz, tym razem prostą strzałą. Jeszcze poczekamy. Wampiry czekają. To jest zjawy, czy co to tam jest, czekają. Może podejść trochę tymi szkieletami. Fajnie, żeby skupili się właśnie na szkieletach. Nie rzucili się nam na przykład na lisze. No to by było niezbyt sympatyczne. 5 ruchu mają szkielety, 4. Ci mają 6, ale są trochę bardziej z tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj by nie doszedł, jakbyśmy tak sobie troszkę bliżej stanęli. Może te szkielety sięgną je jednak. Raz, dwa, trzy. A sprytnie stanął. A to jest właśnie komp. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie sięgnę go. Ach. Dobra, poczekajmy jeszcze trochę. O, właśnie się dobrze ustawili. Szkoda, że jeszcze ten nie doszedł. Smykniemy ich tutaj z tej chmurki trucizny prostą strzałą już. O, teraz jakby ich tak walnąć, zobaczcie, z tej chmury trucizny. Ładnie by oberwali. Ach, jeszcze są przystopowani tutaj. Wampiry nie zaatakują. Zaatakują dopiero w następnej turze. No dobra, podlećmy trochę może tymi wampirami. Czarnymi rycerzami też podejdę. Jak to wszystko sprytnie tutaj staje. 15, 21. No dobra, zaatakujmy tych lepszych. Oddał. Aj, ładnie, ładno, ładnie uderzają. Kurde, stracę smoki, jak tak dalej pójdzie. Nie podoba mi się to zbytnio. Ciekawe, kogo teraz te demony będą chciały przeatakować. Może moje licze. Chyba walniemy może tym razem z błyskawicy. Najpierw tego dobrego. Trochę ich pewnie zginęło, 23. Kurde, pójdzie mi na lisze teraz. Chyba był zły pomysł z tymi szkieletami. Gdybym się nie podsunął nimi do przodu, to oni by jednak więcej tych kroków zrobili. By czarni rycerze ich sięgnęli, wampiry by ich sięgnęły też w tej poprzedniej turze. No to są właśnie, widzicie, takie dylematy tutaj na tym poziomie trudności. Niby trzy grupki jakichś demonów, a już można to było troszeczkę lepiej rozegrać. 23, no sklepią nam smoka jak zaatakuje teraz. 16, 15. Nie podoba mi się to. No dobra, zaatakujemy tych słabszych. Jak oddadzą, to nie powinno tak źle być jeszcze. Nie powinniśmy stracić smoka. Straciliśmy smoka. Kurde, no. No trudno, teraz tak. Musimy to rozegrać jakoś inaczej. Jak przeatakujemy teraz tych, to nic w sumie... Zaraz, ten ma 6 ruchu, ten też 6 ruchu. Może wampiry ruszą pierwsze. Może wampiry ruszą pierwsze, nie będzie tak źle. Tu możemy przeatakować... ci idą pierwsi, skubani. Ale na szkielety, dobrze. Dobrze, nie jest źle. Zaatakujemy tę grupkę. Dobra, i teraz wampir, któremu nie można oddawać, może zaatakować tych dobrych. Najbardziej szkoda smoka, tam szkielety to tam nic. Ale smoka mi naprawdę szkoda, no trudno. Okej, szkielety mogą tutaj śmiało już ich załatwić. No teraz smoki mogą atakować, bo jeden zginął, ten kolejny ma full życia praktycznie, nic mu tutaj nie zrobią. Rycerze jeszcze dobiją. No, jeszcze nie dobiją. Zostawcie moje licze. No. No, 36 szkieletów to tam nic. No, ale smok się musiał poświęcić, no. No trudno, no. Tak wyszło. 3155 punktów doświadczenia. Miejmy nadzieję, że ta puszka tam będzie zawierała coś fajnego. Talent magiczny sobie weźmiemy. 36 szkieletów odzyskaliśmy. Dobrze. Puszka. No, chcę otworzyć. Doświadczenie 10 tysięcy. To dobrze wyszło chyba, nie? Mało doświadczenia tutaj w tej grze ogólnie zdobywałem. Ze skrzyni brałem złoto.
Także kilka poziomów powinno wskoczyć. Mistrzostwo powietrza. No świetnie, świetnie. Atak zaawansowany wezmę. Atak mistrzowski wezmę. No ładnie, 3 poziomy wskoczyły. Który my mamy w ogóle poziom? 13, pechowy. Nekromanty. I dużo nam brakuje do kolejnego poziomu? Niedużo, zobaczcie. Niedużo. Troszkę więcej niż 1000, ale to sobie na spokojnie zrobimy przy najbliższej okazji. I co? Możemy ruszać do zamku teraz. Ha, tutaj zauważyliście, że ja studnię mam jednak pod zamkiem. Ja jej nie zauważyłem. Jakoś tak się ostatnio zagadałem. Kombinowałem tutaj ostro i studni nie zauważyłem. Tam w pewnym momencie mówiłem, a szkoda, że studni nie ma w pobliżu, to bym sobie manę regenerował. Zajdę tutaj. Niech ta mana się zregeneruje, zanim ruszymy na komputerowych przeciwników. Mamy kryształy. Weźmiemy sobie na pewno kasę. Będzie nam dużo tej kasy teraz potrzeba. Chociaż tu jeszcze fajnie by było zajść tym naszym głównym bohaterem, też po drodze. No mówię, mamy teraz pewnie trochę wytchnienia. Komputer tam, zanim nas przeatakuje, to trochę minie, podejrzewam. I musimy zajmować te wszystkie tutaj przejęte przez komputer struktury. Ulepszamy jednostki dalej, znaczy te budynki. Wszyscy, fajnie by było tę smoczą kryptę ulepszoną mieć, co? Ale dobra, na razie skupimy się na przykład, ulepszymy sobie mauzoleum. Na pewno to już nie musimy tutaj do końca tygodnia tego wszystkiego robić. Te jednostki się tam namnażają, zobaczcie, tutaj nam pokazują, ile tego się produkuje. Pusz. Tak się zastanawiam, czy tutaj czasami... cytadeli nie zrobić do końca tygodnia. No zobaczymy, jak będziemy stali z kasą i tak dalej, ale... może nie będzie to konieczne, ta cytadela tutaj. Teraz będę chciał jednak szybko przeatakować ten komputer, zanim... może nawet zanim on tutaj przyjdzie. Fajnie by było to zrobić, w następnym tygodniu na niego ruszyć. Dobra, poczekamy jeszcze, w każdym razie, turę. Ten na pewno idzie odzyskiwać kopalnie i tak dalej. Żeby komputer nie zdobywał tych zasobów. My sobie weźmiemy tutaj plus 1 do wiedzy, będzie więcej many i sobie zaraz te many zregenerujemy przy studni. Ulepszanie dalej. Ach, ta smocza krypta, fajnie by było to mieć. Ulepszymy sobie... nekromatron jest potrzebny, żeby wampiry mieć ulepszone. No dobra, weźmiemy to sobie, no. Jeszcze spojrzę. To jest co ja zbudowałem? Szkieletornie? Ojejku, nekromatron miałem zrobić, ja to jestem koleś. Bo tak myślałem o innej rzeczy w sumie teraz. Aj, procek, procek. Jednocześnie, dobra, zaraz to... ale to nic, to tam akurat nie stanowi teraz większego problemu. Tu jeszcze idziemy po studnie. I teraz tak, ten bohater na pewno odzyskuje tę produkcję rtęci. Jeszcze tylko dwie struktury będzie miał do odzyskania i już będzie na mapce wszystko nasze tutaj. Ale dobra, weźmiemy sobie ulepszoną smoczą kryptę, to na pewno, póki można. O, i bardzo dobrze, smoki duchy będą. Bardzo ważne, że są właśnie zabudowane już te trzy ostatnie struktury na maksa. Okej, może poczekamy nawet sobie... tutaj, bo zaraz będzie nowy tydzień, to zgarniemy surowce. Tutaj bierzemy. O, tu jeszcze zdążę wejść, super. I na początku kolejnego tygodnia jeszcze raz wejdziemy w ten młyn, jak będę wracał. Ten nekromatron weźmiemy. Więcej szkieletów po walkach będziemy otrzymywać o 10%. I zaraz będą wampiry ulepszone. Dobra, uwaga. Początek kolejnego tygodnia. Klejnoty dostaliśmy. Jeszcze nie możemy tego dworku, czego? A brakuje nam kryształów, ale to nie jest problem. To nie jest problem, możemy sobie na przykład za drewno wziąć. Dużo tego drewna mamy. To dworek na pewno musi być. Nie ma żartów. Dworek na pewno musi być. No i trzeba by się rzucić na tego komputerowego przeciwnika. Tylko jeszcze musimy trochę tych jednostek zwerbować. No, wracam się do młyna, jeszcze dostaliśmy klejnotki. I ten bohater, co miał zrobić, to zrobił. Zobaczcie, całe podziemia są nasze. Jest okej. Czekamy. Jeszcze czekamy. Idzie komp. Może zobaczymy, który komp idzie, co on tam ma.
Na, już Hydry, już Witchaveny. Strzelców tych elfowych ma z innego zamku. Morale pewnie mu trochę popsują. No niech przyjdzie jak taki cwany, zobaczymy. Ulepszony grobowiec dusz. I starczy tego ulepszania. Potrzebujemy kasy, żeby to wszystko zupgrade'ować i tak dalej. Rtęci mamy dużo, także smoki możemy ulepszać. Ulepszamy smoki, potrzebujemy rtęci. Rekrytujemy smoki, duchy, też potrzebujemy rtęci, zobaczcie. Smoki wymagają rtęci. Lisze! Też musimy mieć. Tych jeźdźców też już mamy lepszych. Wampiry lepsze. I wiedźmy lepsze. O, jeszcze kasa w zapasie. Jeszcze poczekamy. Zobaczymy, co nam się uda jeszcze zrekrutować. Nie wiem, co tym bohaterem robić. Może on daje nam kasę co tydzień. No szkoda by go było stracić. Więc może niech on lepiej będzie gdzieś tutaj w pobliżu zawsze. Tego naszego drugiego bohatera. Czekamy. Tamten idzie? A i nie idzie do nas. Podejrzał chyba, że sobie ulepszyłem armię i stwierdził, a! Stwierdził, że a, wezmę sobie kasę z młyna i się zwijam, co? No zaraz my na niego ruszymy. Może nawet w tej turze. Nie ma co czekać chyba, co? Masz sobie ten... Fajnie by było jeszcze w tym tygodniu przejąć zamek, żeby sobie komputer nie wybudował większej armii. Znaczy nie zrekrutował większej armii. Więc może nie będę budował, znaczy rekrutował jednostek na maksa. Weźmiemy sobie te najlepsze. Może wampirów więcej wziąć, co? Jak to zrobić? Dobra, może w czwartym dniu. Może się uda, jak wyruszymy w czwartym dniu. Czwarty, piąty, szósty. No to będzie trochę czasu, żeby przejąć ten zamek. Mam nadzieję, że jest to stosunkowo blisko. To w końcu jest najmniejsza mapka. Przy odrobinie szczęścia damy radę tam dojść. Oj, sporo kasy to wszystko kosztuje. Poczekamy jeszcze jeden dzień. I wyruszamy na kompa wtedy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jeszcze poczekam. O, w tym dniu wyruszamy na pewno. Bo teraz tak, co my jeszcze damy radę tutaj zakupić? Wszystkie lisze. Może tak, pohandlujemy sobie, żeby kasę mieć. Drewno nam nie będzie zbytnio potrzebne. Całe drewno zużyję. To już będzie taki ostateczny szturm teraz. Jakoś nie planuję w najbliższej przyszłości budynków budować, jeśli w ogóle będę je budował. Na pewno klejnotów nie będę potrzebował, nie będę wznosił tych wież magii. Musimy już teraz przeatakować, wykorzystać to, że komputer jest osłabiony. Rtęci będę na pewno potrzebował, trzeba uważać. Trzeba sobie tej rtęci trochę zostawić. Na smoki. W przyszłości, muszę się przydać. Siarki, no nie wiem, czy siarkę będę potrzebował, chyba nie. Chociaż tam był ten zamek, tam... Znaczy... Musi być ten zamek ze smokami, bo ten komb z elfami tutaj do nas przychodził. Czyli ma na najwyższym poziomie smoki. Może by w pewnym momencie się opłacało je rekrutować, jak przejmiemy zamek. Zostawię sobie trochę tej siarki. Zostawię sobie trochę tej siarki, no nie wiem, tak z 3 sztuki chociaż. Na wszelki wypadek niech ta siarka będzie. Dobra, mamy więcej kasy, 6000. Weźmiemy sobie jeszcze wampiry? Czy tych jeźdźców? Wampiry fajnie, one mogą teraz, jak zadają obrażenia jednostkom żywym, to wysysają z nich życie. Mogą także to życie wyssać, na tyle dużo tego życia wyssać, że po prostu zostaną wskrzeszone wampiry, które padły w danej bitwie. One się jakby tak sprytnie regenerują, wskrzeszają same. I im więcej tych wampirów jest, tym większe te obrażenia zadadzą i więcej tego życia wyssają, czyli się jakby skuteczniej regenerują wtedy. Dlatego tak myślę, czy wampiry, czy tych jeźdźców. Ale jednak jeźdźcy, no to jest kurde potężna sprawa. Wezmę wampiry. Nie mam... No ten przeciwnik komputerowy ma jednostki same żywe, no nie? Będziemy mogli skutecznie to życie wysysać, myślę. 12 tylko. Także może jednak wampiry. Dużo tych wampirów, 53 sztuki. Dam jeszcze radę jakąś wiedźmę, coś? Jedna wiedźma, no niech będzie. I ruszamy. Ruszamy ostro na kompa. Tylko teraz tak, którędy by tutaj iść? Dobra, pójdziemy tutaj. Tu się czaił ten komp, może go tutaj przechwycimy jakoś szybko. Może niech ten jednak idzie do tego zamku. Żeby tutaj zaraz coś nie wypadło i nam tego bohatera nie zaciukało. Tak, koniec tury, idziemy. 5. dzień, czy uda się przejąć zamek? Nie wiem. Nie wiemy w ogóle, gdzie on jest, ale po drodze pójdę, na pewno go przechwycę. Olewamy Grala już. Musimy przyspieszyć tę całą akcję.
Kasy już trochę znowu mamy, jakby co możemy budować obrońców. Nie będę budował armii, aby dostarczyć tamtemu bohaterowi. Musimy tutaj jakiś taki punkt obronny też mieć, bo ten komp nam może w każdej chwili na przykład tutaj gdzieś wyjść, no nie? On tam nieźle kombinuje już. Czekamy. A no właśnie. Ale dobra, idziemy dalej. Many mam chyba full, tak? 90 many, bardzo dużo. Idziemy. Jest zamek. Szósty dzień. Szósty dzień. Patrzcie, mogłem jeszcze dzień poczekać, byśmy mieli silniejszą armię. Co tu jest? Witchaveny są. O, damy radę na luzie. Przejmujemy go. Przejmujemy zamek. Dużo wampirów, smoki, duchy, cztery. Szkoda, że tego jednego smoka straciłem tam wcześniej, jak atakowaliśmy te demony. Myśmy mieli pięć smoczych duchów. To w ogóle te duchy mają taką fajną zdolność. Postarza ofiarę. Jeśli dobrze pamiętam, to... A i daje minus jeden, obniża morale przeciwnika. To jest fajne właśnie. Ktoś tam z was mi pisał nawet w komentarzach, że te smoki tak robią. Zmniejszają morale przeciwników. Ale postarza ofiarę. Jeśli dobrze pamiętam, jak ofiara jest postarzona, to wytrzymałość spada o połowę wszystkich jednostek. Czyli tak jakby wszystkie jednostki w danej grupie... Ogólnie cała grupa tak jakby miała o połowę mniej życia, no nie? Dwa razy szybciej można ją zlikwidować jakby. Co tu zrobimy teraz? Te wieżyczki są. Fajnie by było szybko tutaj wpaść i ich zniszczyć. A żeby szybko wpaść, podejrzewam, że... fajnie by było użyć przyspieszenia, no ale nie mamy przyspieszenia. Mamy mistrzostwo w magii powietrza. Gdybyśmy mieli przyspieszenie, to by zadziałało na wszystkie nasze jednostki. No szkoda, no walniemy sobie z magicznej strzały, no bo co? Magiczna strzała. Strzelców nie mają żadnych. Taka lipa trochę. Nie no, nie będę na razie czaru używał, poczekamy. Czekamy, żeby nie mieli prostej strzały. Zaatakujemy pod koniec tury. Nie mają strzelców, nie mają bohatera, także na luzie to możemy zrobić. Cyk, Witchaveny padły. Masa szkieletów zaatakowała. No mamy już spory atak jednak. Znaczy, no spory, no cztery ataku. Oni nie mają bohatera, czyli tych współczynników tutaj zwiększonych nie mają. Zresztą tutaj mają zwiększone jakby o jeden. Ale to może dlatego, że walczą na swoich ziemiach, no nie? Coś takiego było, pamiętacie. To mają ogólnie zwiększone niektóre parametry, ale u nas, zobaczcie, to lepiej wygląda. Smoki z 19 do 23 ataku na przykład. Masakra. No, to czekamy jeszcze. Powinni zacząć do nas wychodzić, nie? My mamy strzelców. Poczekam, może się zbiją w kupkę jakąś. I się uda zaatakować dwie grupki naraz, nie wiem. A, no nie, no musimy już oddać strzał. Co by tutaj przeatakować? Przeatakujemy, no wszystko jedno, no. Tak, żeby zabić już jakąś grupkę. Tych na przykład. Byczki. Byczki zaraz zostaną pewnie... No, może jakieś morale? Coś tak? Nie. Wampiry. Wampiry mogą być. A tak, i po wszystkim. No, chociaż mogliśmy na tych jeźdźców w sumie. Dobra. Podejdziemy. Smokosławy. Niech zaatakują. Jeszcze wieżyczki będą strzelać. Kurde, coś tam tutaj... Szkielety, mają tarcze. No, wiele ich nie stracimy, ale jednak. I teraz będą miały ruch smoki na początku tury. Unicestwiamy bazyliszki. Da radę na hita? Da radę. 49 szkieletów straconych, 12 odzyskanych. Wejdziemy tutaj, może się nauczymy jakichś czarów fajnych. Oślepienie, fajnie, fajnie. O, przyspieszenie jest, to jest super. To jest super, mamy mistrzostwo właśnie w magii powietrza, będziemy przyspieszać jednostki. O, to jest dosyć fajny lodowy pocisk, chociaż on nie jest chyba z magii powietrza, ale mamy dużo mocy i jeszcze ten talent magiczny, także obrażenia tego pocisku będą ładnie wzmocnione. Coś tu fajnego można robić? A nie wykupił całej armii. A, czyżby komputer już miał problemy z kasą? Proszę, proszę. A pewnie szedł na początku w kapitol, co? Czy nie? Pewnie nie. No dobra, zostawmy to na razie. Gdzie tu może jakiś komb być? Może się wrócić? Albo idziemy dalej. Może się uda przeatakować drugi zamek jeszcze. Ciekawe, czy to było odwiedzone. Pewnie tak, bo czemu by nie? Nie będziemy marnować na to czasu. Idziemy dalej. Tu się komb zbliża. Co ten komb właściwie ma? O, spora armia. Ten zamek się nie wybroni. Będzie chciał, to go zajmie. Tylko tak się zastanawiam, czy nie wykupić tutaj trochę jednostek tylko po to, żeby komputer potem ich nie wykupił, jak zajmie zamek. To co on tu by mógł wypłowić? Pięć wampirków?
Nie będziemy tutaj marnować kasy. Zostawimy kasę na wypadek, gdyby tutaj nam chciał przeatakować. Wybuduję tutaj armię jakąś już też. Jeźdźców na maksa. No i więcej nie zrobię. Najlepiej, że my wykupimy tych jeźdźców, niż on by miał wykupić, jakby przejął zamek. Okej, masz tutaj tych jeźdźców. Ciesz się. No dobra, puszczamy turę na pewno. Niech on sobie ten zamek przejmie, okej. To jest taka nasza zagrywka taktyczna. A my idziemy zająć jego zamek, którego jeszcze nie mieliśmy. Nauczymy się czarów przy okazji. O, mógłbym sobie nawet tu wejść. Poziom dostaniemy, tak, talent magiczny mistrzowski. Idziemy na jego zamek. Budujemy tutaj armię dalej. No wątpię, żeby... Kurde, pewnie stracimy ten zamek też chwilowo. Ale myślę, że jest dobrze. Musimy wykupić, co się da tutaj, żeby komp tego nie zrobił. O, wampirów się jeszcze udało wykupić. Dobrze, dobrze, dobrze. Zanim ten komp tutaj dojdzie, zająć kolejny zamek, to sobie trochę tej armii wybudujemy. Zaraz będzie kolejny dzień. Znaczy, zrekrutujemy, tak? A skoro zaraz będzie kolejny dzień, to może sobie stanę tu. Weźmiemy zasoby z młyna. Oj, nie idą jeszcze na nasz zamek. Ale my idziemy na ich zamek. O, widać go już tutaj. Po drodze zawsze trzeba iść, to się trafi do miasta. O, nic tu nie ma. Dobra, przejmujemy to. Przejmujemy to. Mamy dwa zamki na razie. Ten bohater bierze zasoby i zmyka do zamku. Rekrutujemy armię. Aha, to jest pierwszy dzień... Oj, musiała plaga być. Musiała plaga być, bo nie namnożyły się jednostki. Czasami na początku dnia, znaczy na początku tygodnia jest coś takiego jak plaga. Jednostki właśnie nie przychodzą wtedy. No trudno, no ale skoro my mieliśmy plagę, to chyba komp też miał plagę, no nie? Też chyba nic tam nie mógł zrekrutować sobie w tym w tym jednym zamku, który mu został. Weźmiemy sobie te wiedźmy. I starczy. Trzymamy kasę. Może jednak opłaci się nam wybudować jednostki jeszcze w innym zamku, który przejęliśmy. A nie, dwa zamki mamy, a nie trzy, bo on jeden przejął. Coś mi się pomyliło. Dobra, puszczam turę. A co to? No, nic takiego. Atakujemy. A, to jest bohater, który stoi przed zamkiem. To jeszcze nie zdobywamy zamku teraz. Jeszcze nie teraz. Ale już możemy szybko przeatakować ich chyba tutaj, co? Damy to jego przyspieszacza. Cyk, to jest super jednak. Smoki, no niech atakują. Żebyśmy tylko nie stracili jakiegoś smoka. Cztery... Mieliśmy cztery chyba, nie? Upiorne smoki... tutaj możemy chyba sprawdzić to, co się działo. Straty trzy enty, upiorne smoki, nic nie straciliśmy. Dobra, wampiry. Wampiry atakują. Wampiry atakują sobie na przykład... jak najszybciej sobie zaatakujemy te krasnoludy, czy dużo ich jest. Nie można wampirom oddać. O, i przeatakujemy sobie jeszcze na przykład gnole. Nie wiem, czy te wiedźmy z przyspieszaczem dadzą radę sięgnąć krasnoludy. Na pewno enty sobie przeatakuje. O, ładnie. A to, co ta wiedźma przed chwilą zrobiła, to jest wysysanie many przeciwnikowi. Temu tutaj, zobaczcie, pewnie miał 50 many, na starcie zostało mu 48, tam na samym dole widać, w tym podglądzie. W sumie, jak mamy wolne sloty w tym regimencie bohatera tutaj, warto czasami te wiedźmy na te wolne sloty sobie porozdzielać. Wtedy każda z wiedźm, każda z grup wiedźm, które zaczynają ruch, wysysa manę, no nie? Czyli byśmy sporo tej many temu wrogowi tutaj wyssali wtedy, a tak wysysała tylko pojedyncza grupka, szkoda. Nie udało się dolecieć do krasnoludów. No trudno. Podlecimy sobie troszkę tak, żeby mieć zasięg na wszystko. Szkieletami sobie podejdziemy. Na wszelki wypadek, nie wiem po co. Dobra. I uciekł. No i dobrze. 11 szkieletów tylko straciliśmy. 27 zyskaliśmy. I teraz dopiero... łopanie. No właśnie, smoki są tutaj. Zielone, zobaczcie. I hydry. Ciekawe, to jakiś bohater będzie? Jest. Ale wiecie co? Kurde, no, to już będzie taka poważna bitwa. Nie wiem, czy nie najbardziej problematyczna z tych wszystkich w tej rozgrywce. Bohater, jak broni zamku, nie może uciec. Czyli ten bohater jest już nasz, jeśli to wygramy. No, ale pewnie wygramy, co? Pewnie wygramy. Trzeba ładnie tutaj przeatakować. Co w ogóle za bohater jest? O, ma moc 9. Ma jaki skurczybyk. Tak jak my. Taki skurczybyk jak my. Ale tych takich bojowych typowo, ataki obrona mniej.
No ataku ma mniej w sumie tylko. No i wiedzy. Smoki. Smoki są odporne na magię. Odporność na czary poziomów od 1 do 3. To chyba jakby zupgrade'owany był. Wtedy to byłby złoty smok. Chyba już wtedy ma absolutną odporność na czary. Hydry chaosu to już są te zupgrade'owane. Kurde, dużo ich jest. 9 hydr. Ja nie mogę. To może być problematyczne. Ciekawe, czy on będzie chciał na mnie wyjść. Pewnie będzie chciał. Tymi hydrami będzie szedł jak czołgiem. Ciężko będzie atakować te hydry kilkoma jednostkami naraz, bo pamiętacie, że hydra jak oddaje albo atakuje sama, to wszystkie jednostki, które są ustawione przy niej, oczywiście wrogie jednostki. No ale myślę, że tak czy siak opłaca się na początku przyspieszenie rzucić. A, wampiry. Dobrze, że te wampiry są. One będą tutaj skutecznie wysysać życie z wrogów. Myślę, że dobrze by było jednak poczekać jeszcze. Jeszcze poczekać. Co to było? Co on zrobił ten pomp? Kurde. To czasami nie był ten czar zniszczenie nieumarłych, czy jakoś tak, który zadaje obrażenia wszystkim nieumarłym na polu bitwy? Patrzcie, smokom zadał 100 obrażeń. Masakra. No dobra, spokojnie, mamy strzał. Poczekam, może się jakoś ustawią w kupkę. Wysysamy mu manę. Ruch wiedźm. Niech poczeka jeszcze. Dobra. Teraz tak, niech smoki oddadzą może tym szkieletom. Na te smoki trzeba uważać, bo one mogą zaatakować dwóch przeciwników, znaczy dwie grupki wrogów jednocześnie. Trzeba jakoś tak stawać, żeby ten komputer tego nie wykorzystał. No przeatakujemy, żeby oddały szkieletom i nie oddały już innym naszym... Kurde, straciliśmy smoka. Nie oddały innym naszym jednostkom, które zaraz te smoki przeatakują. A dobra, atakujemy łuczników. Czy lepiej nie, czy lepiej na prostą strzałę wziąć hydry, jeśli jest okazja. A z tymi hydrami, może jednak... Z hydrami będzie problem. Jak to te hydry rozpracować? Nie wiem za bardzo. Kurde, no 9 hydr, jak się wbije tutaj nam w te grupki istot i będzie atakować kilka naraz, jeszcze nie można oddawać hydrom. Będzie problem. Hydry chaos. Niedoceniane przez wielu graczy. Tak jak behemoty. No procek, procek. Ci łucznicy też są dobrzy, ale mamy prostą strzałę jakby co. Można by już coś tu zlikwidować. Dobra, przeatakujemy te hydry. Hydry. 8 sztuk zostało. Dobra, jedna hydra padła. Dobra nasza. Smokom już nie będzie można teraz oddać. Ustawimy się tak, żeby nie atakował smok kilku naraz. Dobra. Wampirom nie można oddać. Może przeatakuje wampirami, co? Uda się jakąś hydrę załatwić? Pewnie się uda, tak. I od razu, zobaczcie, właśnie wampiry się zregenerowały po tym obszarowym czarze, który komp nam tutaj zapodał. I mamy wszystkie wampiry znowu. Gdybym tym teraz zaatakował hydry, hydry by oddały zarówno jeźdźcom, jak i wampirom. Jak tam w życie smoków? 102. 102. To uda się zabić smoka, tak? Tak jest. Może się nawet uda dobić tego smoka już. Ile on ma tutaj życia? 174, dużo. Ale przeatakujemy go. 174... 150 maksymalnie. Nie uda się go chyba zabić. Chyba się nie uda. 25... No, za dużo życia ma. My możemy to jakiś czar już rzucić? Jeszcze nie możemy. Musimy coś innego zaatakować. I lecimy na tych. Lecimy na strzelców może. Albo byczki prze... Kurde. Tylko że wtedy te bazyliszki się rzucą, byki się rzucą na te nasze smoki. A, mamy dylemat. Ale wtedy powstrzymamy te jednostki. Trochę dłużej tutaj zostaną. Jak to zrobić teraz? Dużo tych hydr tu... 91. 91 wytrzymałości. No hydrę byśmy w stanie byli zabić, ale wtedy odda tu naokoło nam. Może Pegazy trochę zredukować? Chociaż z tymi Pegazami takich wielkich problemów nie ma. Dobra, wiecie co? Rzucę się na byczki. Wiecie, czy będzie trzeba chyba te smoki poświęcić jednak.
gdybym miał pewność, że tego smoka zabiję, ale chyba się nie uda. I stanę jednocześnie tak, żeby elfowi strzelcy nie mogli strzelać. No, 70. Też tych byczków za dużo się nie zgarnie. Jaki oni mają atak? 16. 200 wytrzymałości. Dużo niby. Dobra, wiecie co? Nie, zaatakuję strzelców. Zrobimy tak. Dobra, teraz nam ostrzeliwują tutaj. Ciekawe, co Hydra zrobi. To mnie ciekawi. Gdzie ona polezie teraz? Dobra. Nadal mamy 3. I może się wycofamy. Trochę zredukowaliśmy. W sumie też mogłem inaczej, ale chociaż... Nie, nie, nie. Zaraz, zaraz. Spokojnie, spokojnie. Zobaczmy ten nasz czar oślepiający może. Gdzie on jest? Oślepienie na Hydrę chwilowo. Żeby ona w tej turze się nie mogła ruszyć jeszcze. 122. Zadajmy już może obrażenia. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Mogłem w sumie atakować tego smoka w tej poprzedniej turze, teraz bym go dobił. Ach, procek. Atakujmy smoka. O, postarzenie, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Zobaczcie. No, został mu jeden punkt wytrzymałości. Kurde, przydał mnie szczęścia, już by było po nim. Zaraz, ile on ma ruchu? 11. 11, 11. Nawet wiedźma będzie miała ruch przed nim, to będzie mogła go dobić. No dobrze, to co możemy zrobić tymi wampirami? Rzucimy się wampirami, skoro jest ich tak dużo. Rzucimy się na te byki, one mnie niepokoją. Albo nie na byki, rzucimy się na Pegasy. I po nich, dobra. Tutaj smoka dobijemy już. Podwójne obrażenia to było to. To uderzenie śmierci, czy jak to się tam zwie. Co tu mi dzwoni? A to potem. Dobra, teraz tak. Żadne z tych jednostek nie wyjdą. Fajnie by było... Dobra, przeatakujemy strzelców. Wysysamy manę. Wysysamy manę. Wiedźmy mają ruch, tak? Czekamy. Czekamy. Co on zrobił? Teleportował Hydrę. Teleportował Hydrę tak, żeby mogła atakować wszystkich naraz, ale Hydra jest cały czas oślepiona. Nic tutaj nie zrobi. Dobra, zaatakujemy tymi szkieletami te bazyliszki. Coś ja wiem, może wampirami od razu pojechać je. Nie, tam możemy przeatakować. Oddadzą i nie oddadzą innym, na przykład nie oddadzą wiedźmą. Tylko, że te byki potem wyjdą pewnie. A może nie wyjdą? Dobra, tutaj strzały i teraz zaczynamy turę. Zaczynamy turę. Teraz już fajnie by było Hydrę przeatakować. Zrobimy tak. Nasze dzielne smoki. Ile ich tutaj? 72. Wytrzymałości. 72. 72, 72. No a przeatakujemy bazyliszki. Okej, okay, i teraz tak. Trzeba zrobić coś z tą Hydrą. Puścimy lodowy pocisk. Pach. Dobra, 6 zostało. Atakujemy. Wampirom nie można oddawać. Pach. Zostało 5 i odsuwamy się od Hydry. Przeatakujemy sobie. Nic nie przeatakujemy. Nie zrobię tak, żeby wbił się tutaj w grupkę czasami. Odsunę się po prostu. Żeby ta Hydra zaraz czegoś głupiego nam nie odwaliła. I strzelamy w Hydrę. 4 zostały. No już takich wielkich obrażeń nie zadadzą 4 Hydry. Atakujemy wiedźmami. Atakujemy wiedźmami. Ile tutaj mamy? 31. Atakujemy strzelców? Strzelców. Szkielety. Szkielety mogą... A, ach, znowu ten czar taki problematyczny. Moi strzelcy ulubieni. Ach, dobrze, odda z podwójnymi obrażeniami. Dobrze, że nas w kamień nie zamienił. Ostrzeliwują. Musimy wampirami na pewno zaatakować najpierw Hydrę, potem dopiero innymi. Początek tury. Znowu walniemy ten lodowy pocisk. Okej. Okay. Smoki, smoki. Ile tutaj? 121 punktów życia.
Dobra, dobijemy już te bazyliszki może. Wampiry na pewno muszą atakować Hydrę. I się zregenerują od razu, zobaczcie. To jest właśnie to. Ach. No i co teraz? Odsuniemy się, żeby Hydra nie atakowała kilku naraz. Odsuniemy się, żeby nie zaatakowała jednocześnie wampirów i strzelców. Niech zaatakuje samych strzelców, jakby co. Byki tu na razie nic strasznego chyba nam... No, ach. Namiotu nie mogę przeatakować? A czemu? Czemu nie mogę zaatakować namiotu? No mogę, mogę. Nie, jak to? Nie, no mogę. Aha, bo to się tak atakuje. Albo zaatakujemy namiot. Może uda się go zniszczyć, żeby już nie leczyli tej Hydry. Szkieletki nic nie zrobią. A to tam nic. Ła. Nie doszły byki. No widzicie, taka walka. Chyba najtrudniejsza walka to będzie. I dobra. Teraz już sobie z tymi Hydrami na luzie poradzimy. Wykorzystamy ten lodowy pocisk, żeby jednak te byki osłabić. I teraz przeatakujemy je. Przeatakujemy je już smokami. I co? Wampiry na pewno będą musiały zaatakować. Tu jeszcze poczekamy. Teraz może się odsunę. Wampiry zaatakują Hydrę na pewno. Musimy się skupić na tych Gorgonach też. Ja nie mogę, ten czar jest wkurzający. No, wampirki. Jest. I 53 są znowu. Zostały Gorgony. Ale ładne straty, co? Ale ładnie. Myślę, że dobrze te Hydry rozpracowałem. Jak tam życie? 141. Jeden smok został. Nic nam nie powinni tutaj zrobić. 3. 2. Jeszcze raz, kurde. Wampiry muszą zaatakować, żeby się zregenerować. Aj, ale nie zaatakują, żeby się zregenerować. Za wolne są. Co za komp, no. Spowolnienie rzucił wampirom. Przydało mu się to pod sam koniec. Musimy się zbliżyć do byków. Fajnie by było, żeby jednak to wampiry zaatakowały. Ja nie mogę, całą armię tej straciłem. Praktycznie. Wampiry zostaną jedynie. O, dobra, poczekam. Żeby wampiry zaatakowały, się zregenerowały jak tylko można. 47 się udało odzyskać. Ja nie mogę. Dobra, co my tu mamy? Zaraz obejrzymy sobie. Płaszcz ze smoczych skrzydeł. Ten artefakt, kiedy jest noszony, zwiększa wiedzę i moc bohatera o plus 2. Oj, bardzo fajnie. Ten artefakt, kiedy jest noszony, chroni oddziały przed zaklęciem zniszczenia nieumarłych. To on nam chyba to rzucał właśnie. Teraz będziemy mieli artefakt, który będzie nas przed tym czarem chronił, tym takim obszarowym. Zwój z zaklęciem tarcza, zwój z zaklęciem ochrona przed wodą, zwój z zaklęciem ochrona przed wodą. Znajdowanie drogi sobie weźmiemy. 57 szkieletów, zobaczcie. Taka była potężna armia, a komputer tak to ładnie wszystko mnie tutaj... Tak to wszystko ładnie zrobił, że zostało praktycznie 47 wampirów. Ale wampiry fajne, co? Nauczymy się tutaj jakichś czarów fajnych. Pole siłowe. Lipa. Krąg zimna, to jak się sprytnie wykorzystuje, to nawet potrafi rzeźnie zrobić. No dobra, nic fajnego tu nie ma. A jednostki jakieś można budować? Nie można. Wykupił wszystko. Mamy w tym momencie 3 zamki. Trzeba odbić jeden zamek. Tylko co tam za komputer się czai na powierzchni? Tutaj nie widzieliśmy żadnego. Co za komp tu jest? Co on za armię ma? To jest jakiś potężny komp tutaj? Ten jest dobry, ma Hydry. Tu nic nie ma. To jest nasz główny wróg. Pokonamy go, mamy wygraną tutaj bitwę na tej planszy. Musimy na pewno dokupić jednostki. Możemy tutaj coś dokupić? Aha, bo była ta plaga, tak? Była ta plaga. Muszą nasi bohaterowie połączyć armię. Idziemy dołem. Może sobie moc wezmę, ale nie. Szkoda czasu. Szkoda czasu na jakieś mocy. Ale tu po drodze, zobaczcie. Tu po drodze możemy sobie wziąć za 1000. Dobra. Ten bohater się boi teraz. Tu jest jeszcze jeden. Musimy zobaczyć, co ten ma. Może też jakiś silny. Kurde, ten komp to ma tych bohaterów. Jednorożce ma. I Witchaven.
Zobaczymy. Na pewno tutaj sobie weźmiemy obronę. Gdzieś tu powinno być wyjście na powierzchnię, tak? Jakoś tutaj wrogu widać, oni przychodzą. Gdzie to jest? Tu jest. Studni mogłem w sumie zajść. Jak tam na szamana? Mało. Dobra, nie marnujemy już ruchu. Aż takiej skomplikowanej walki chyba nie będzie, co? Damy radę. Jeśli połączymy armię, to damy radę na luzie. Mhm. Fajnie by było jeszcze w tym tygodniu przeatakować. Uwaga, zostawiamy to w spokoju. Wychodzimy na powierzchnię. Tu jest komp. To jest taki słabszy, damy radę go chyba pokonać, co? Tymi naszymi wampirkami nawet. I od razu, żeby ten bohater przyszedł z armią. No, ten też by dał radę go pokonać sam chyba, co? Czy nie? Nie, niekoniecznie. Żeby nam czasami nie przeatakowali tego bohatera tutaj z zamku, jak wyjdzie. Chociaż nie, on jest tutaj, ten bohater. Nie dojdzie chyba. Chyba nie dojdzie. Poczekamy gdzieś tu. Może jeszcze dokupić jakieś jednostki, co? Szkielety na przykład. Na wszelki wypadek. Może je zupgrade'ować nawet na tym etapie. Może je zupgrade'uję. Dobra, będą szybsze. I poczekamy tutaj, żebyśmy sięgnęli tamtego bohatera naszego w następnej turze. Uwaga, puszczam turę. Ojdź, wybudował w zamku ten całun ciemności, czy jak to się zwie, że zasłania nam mapkę. Ale to nic. To nic, wyjdziemy sobie na drogę na pewno. Przekażemy armię. Przekażemy armię. Nie ma licz, nie ma tych liczów. Szkielety. Wampiry. Nasza największa potęga to wampiry. Okej, licza damy tu. Zaraz, dobra, coś takiego. Dobra. I teraz tak, ten bohater może się wracać śmiało. A ten bohater przeatakuje. Da radę? Da radę. To będzie z głowy już. Tutaj musimy zaatakować i to bez problemu sobie z tym poradzimy. I chyba się wrócę jednak jeszcze do mojego zamku i dokupimy armię w następnym tygodniu. I wtedy dopiero pójdziemy na ten główny zamek komputerowy, który został nam odebrany. No, tam jeszcze będę studnie miał, więc teraz sobie mogę ich przyspieszyć na luzie. Sobie od razu przeatakujemy coś tutaj wampirkami, czy nie? Chociaż w sumie chyba nie ma takiej potrzeby. Ciekawe, czy ten bohater zwieje. No, ma moc 3. Nie, jednak przeatakuje. Przeatakuje. Ci czarni rycerze, czy tam jak oni się zwą, dojdą do tych. Powinno być ok. Wampiry. Tak jest, dojdą tutaj. Jakoś fajnie by było się ustawić. Aj, ten namiot przeszkadza. Przy tych strzelcach się nie ustawimy. No to na wampiry pójdziemy. Ładnie. Aha, aha, no i co? Nic tutaj sobie szkieleta przeatakujemy na przykład. Wysysanie many. No, jakieś ładnie. No, nie morale, morali to nie mogą mieć zbytnie. Szkielety, zobaczcie, jakie ruchy oni mają z tym przyspieszeniem. Podejdziemy sobie bliżej. Dobrze, że te szkielety. No i zwiał. No dobra. 11 szkieletów dostaliśmy. Czy przeatakować tego? Tylko nie wiem, co on tam za armię ma. Piąty. No już niewiele brakuje do kolejnego tygodnia. Moglibyśmy sobie wziąć armię, tylko że ten komp też wykupi trochę armii. Ale chyba nie jakieś silne jednostki, no nie? Nie sądzę, żeby ten zamek jakoś zdążył rozbudować tak, żeby zaczął tam smoki produkować albo coś. Jeśli zwerbuje sobie też armię, to będzie to u niego tam słabsza armia niż u nas. Dobra, wracamy do zamku, poczekamy do końca tego tygodnia i zwerbujemy armię. Pójdziemy do studni sobie. Ten bohater zajdzie do młyna. No, już byliśmy tutaj w tym tygodniu, to poczekamy też. Puszczę turę. Jest studnia. Puszczę turę. I teraz tak, bierzemy armię i idziemy na kompa. Już zapgrade'uję te szkielety zaraz. Kupimy sobie smoczki.
kupimy na pewno lisze, na pewno wampiry, jeźdźców, na wszystko nam tutaj starczy kas. I szkielety jeszcze zabrejdowane. Tych nie będę brał, bo oni spowalniają strasznie. Chociaż to znaczenia większego teraz chyba nie ma, co? No zobaczymy zaraz jeszcze. Szkielety upgrade. Też wolałbym kasę zostawić, żeby się nie okazało, że ten komp zaraz tam zwieje i nam zacznie atakować inny zamek na powierzchni. Dobrze, żebyśmy jednak trochę kasy mieli. Nie będę tych zombiaków brał. Dobra. Zostawimy tak jak jest. Ten sobie tutaj weźmie kamienie, nic ciekawego. Idziemy. Idziemy po drodze odbić nasz zamek. Puszczam turę. O, no właśnie, komp wyszedł. Dobrze, że zostawiliśmy trochę kasy. Teraz jest kolejny dzień tygodnia. Znaczy, kolejny tydzień się zaczął, to będziemy mogli... To będziemy mogli tam obrońców zbudować. Znaczy, nie zbudować, tylko zrekrutować. Uwaga! Łe, słabiutki. Damy radę, bez problemu. Będziemy mieli cztery zamki. To jest coś takiego, że nie kończymy rozgrywki, nie wygrywamy w momencie, jak mamy wszystkie zamki, tylko jak komputer straci wszystkie zamki i wszystkich bohaterów. Ale jak traci wszystkie zamki, to nie wystarczy mu robić coś takiego, że ucieka tym bohaterem po planszy, a my go ganiamy w nieskończoność, tylko ma jakiś tam czas na odbicie tych zamków. Nie pamiętam, jaki to był czas, chyba tydzień, no nie? Coś takiego. Także na spokojnie wystarczy potem tych zamków bronić. To co, przyspieszymy sobie jednostki, co? Przyspieszymy sobie jednostki i przeatakujemy tutaj ostro. Na przykład od razu zrobimy atak... A, na co tu zrobić atak? Na gnole chyba. Nic tutaj innego nie wymyślę zbytnio. Na pewno postaram się szybko przeatakować. Wampiry, wampiry. Zobaczcie, ile one mają ruchu. Bardzo potężne jednostki Witchy i Weny, tak? No to je przeatakujemy, no bo co? I padły. Jeźdźcami tam na razie zbytnio nie wkroczymy. Smoki pewnie polegną, ale to nic. Wampiry tu będą głównie rzeźnie robić, będą się od razu odradzać. Fajnie by było tymi wiedźmami też jeszcze tam wpaść. Dużo ich nie jest, ale to nic. Może jakaś wyrwa w murze się zrobi, to tymi jeźdźcami wtedy wkroczymy. Tutaj możemy zaatakować trzech na raz. A nie, ci nie obrwali, bo są nieumarli, czyli chyba tymi obrażeniami obszarowymi nie obrywają. Trzeba by było centralnie w nich strzelić. Dobra, co sobie przeatakujemy? Przeatakujemy sobie na przykład rybaszki. Ach! Zniosły czar. Przyspieszenie. To nic. Szkielety mogą sobie atakować. Ciężko to nazwać mięsem armatnim, bo mięsa to tam zbytnio w tych szkieletach już nie ma. O! Morale osłabione. Jednorożec nie wykonał ruchu. Jednorożec to jest w ogóle ciekawa istota. Ma coś takiego jak... Takiego jak zaraz pokażę, tylko będę miał ruch. Nie pamiętam, jak to się zwało. Chyba aura antymagiczna, czy jakoś tak to się zwało. Aura antymagiczna i oślepienie wrogów. Zobaczcie morale, jakie skopane. My im obniżamy morale i jeszcze mają jednostki z różnych zamków. Ta aura antymagiczna daje jednorożcom odporność na magię, ale także, ponieważ to jest aura, daje odporność na magię wszystkim jednostkom, które są w pobliżu tego jednorożca, na tych sąsiadujących polach. Oczywiście wszystkim sojuszniczym jednostkom, no nie? Daje także odporność na magię. To nie jest tutaj napisane wprost, ale tak to właśnie działa. Jak gracie tym zamkiem, który ma jednorożce, to warto to wykorzystywać. Zwłaszcza jeśli walczycie przeciwko przeciwnikom, którzy specjalizują się w magii, prawda? Tutaj mamy dwa, może coś my możemy tutaj specjalnego zarobić. Zniszczenie nieumarłych to raczej nie będę rzucał, bo by nam zdziesiątkowało armię tutaj. Walniemy sobie z tego blasta może. Na przykład co? W tej jednorożce. One są dosyć potężne. Dobra, wampiry już fajnie, żeby na przykład dobiły tych jeźdźców tutaj. Też są dosyć silni. Ach, zbyt silni. Bo chodzi o to, że nie muszę teraz atakować tych jednostek żywych, bo jeszcze wampiry nie otrzymały żadnych obrażeń. Gdyby miały obrażenia, to bym nie atakował nieumarłej jednostki, tylko jakąś żywą, żeby się zregenerowały. A póki co wykorzystałem to, żeby trochę zredukować te jednostki nieumarłe jednak.
Dobra, walniemy sobie tutaj, żeby od razu oberwały ważki. Tak jest. Tutaj zostawimy to. Ojć, zniosku zaklęcie. O, i się wampiry regenerują, jest fajnie. Zostawcie moje wiedźmy. Wysysamy manę przeciwnikowi. Co przeatakujemy? Trzy wiedźmy tylko zostały. Sobie gnole możemy zaatakować. Też mogłem w sumie zaatakować jakąś silniejszą jednostkę. Te wiedźmy by się poświęciły. Potem jakbyśmy przeatakowali kimś innym, to by nam nie oddali. Chociaż nie, to i tak już koniec tury był, także wszystko jedno. Jest okej. Okay. Smoczki dwa cały czas, tak? Walniemy w coś z blasta. Jednorożce. Padły. Jednorożce z głowy. Cały czas mamy dwa smoki. Jeszcze tylko 17 życia mają. No są już praktycznie na skraju wyczerpania. Możemy chwilowo przyblokować na przykład strzelców. Albo możemy na przykład dobić te licze tutaj. No dobić to może nie, ale otrzymały obrażenia spore. Przeatakujemy. Ile ci jeźdźcy? 46 im zostało. 46 zabijemy jakiegoś na pewno. O, nie zabiliśmy na pewno. 8 życia mu zostało, no kurde, no. Jakiegoś pecha przy obrażeniach musieliśmy mieć. Pewnie jakieś minimalne generowało. Nie dobrze. Dobra, zaatakujemy tych tutaj strzelców. Zobaczymy, czy jeszcze możemy coś sobie zregenerować. Możemy. 66 wampirów odzyskaliśmy. Dobrze wyszło. Już nie mają żadnych żywych jednostek tutaj, więc sobie nie odzyskamy wampirów jakby co, jeśli je stracimy. A tu coś sobie strzelają, to już większego znaczenia nie ma. I co, to będzie nasz czwarty zamek. Więcej zamków chyba nie ma. No dwa były pod ziemią, więc pewnie dwa też na powierzchni. Tam innych dróg nie było, które by mogły prowadzić do innych miast. Zaraz ja tu z tych gnoli 5. Już trzeba to skończyć teraz w tej turze, żeby nam nie ostrzeliwali za bardzo. Wampiry dobiją tych jeźdźców. Wampiry, ruszać się. Jeszcze tu możemy strzelić. Kiedy te wampiry będą miały ruch? Teraz. No, jakieś artefakciki fajne, coś tak, nic tak. Zwój z zaklęciem, lipa. Zaawansowane znajdowanie drogi. Mamy wszystkie zamki. Teraz tak, tu gdzieś szedł bohater. Gdzieś tam wyszedł, nie? Gdzieś tu się czaił jeszcze jakiś. Tu pewnie gdzieś stoi. Nie będę tym bohaterem go ścigał, bo nie jestem pewien, czy czasem tu u góry gdzieś nie ma bohatera. My zejdziemy na dół, a on nam z powrotem tutaj zajmie to miasto nasze, nie? Chyba, że możemy jakąś armię tu zrekrutować. No możemy niby. Możemy, no to może weźmiemy. Zaraz mamy dużo kasy, możemy w ogóle coś jeszcze ulepszyć? O, smoczą kryptę możemy zrobić. Ulepszymy na przykład te wiedźmy i zrekrutujemy je. Wiedźmy, wampiry. No, już teraz powinniśmy się wybronić. Nawet jakby coś nas tam z góry zaatakowało, to nie będzie jakiś potężny bohater. Są obrońcy. Możemy spróbować ścignąć tego bohatera. No, puszczamy turę. A tu jest! Kurde, tam miałem jednostki obronne wybudować. Procek. Ojejku, skleroza. Dobra, musimy go szybko ścignąć. Dobra, to jeszcze nie koniec, ale błąd taktyczny zrobiłem. Zapomniałem, że on przecież tutaj wyszedł. No, a nie tutaj. Oj. No dobra, zaraz go ścignę. Mam nadzieję, że tam sobie nie zbudował jakiejś potężnej armii. No chyba nie miał za dużo kasy, co? Jeszcze źle poszedłem. Nie, no mogłem tu w sumie iść. To jest nieodkryte. Co tu jest? Nic tam nie ma. Dobra, zaraz to zakończę. Tylko tutaj musimy teraz wybudować armię. W tym, żebym nie zapomniał od razu. Wchodzę. Buduję tu, znaczy rekrutuję Witchy Weny, Gorgony, wszystko co tylko można, żeby się wybronili. Strzelców, ważki, gnole, no macie obrońców, ale żebym błąd zrobił. Już byśmy zakończyli tę rozgrywkę pewnie. A tak jeszcze musimy tutaj ten zamek przeatakować. Co to w ogóle za bohater jest? Co on tu ma? Dobry ten bohater jest. No dobra, to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec, procku. Ciekawe ile on tam tego ma. Czy damy radę go smyknąć? Wiecie co? Może w takim razie na wszelki wypadek weźmy jeszcze trochę armii, co? Tylko, że nie mamy skąd za bardzo. Trzeba czekać do początku kolejnego tygodnia.
Jak ten komputer tutaj sprytnie gra, no. Dobrze, atakował nas. Czy damy radę się wybronić? Czy damy radę się tutaj wybronić? Myślę, że mamy szansę sporą. Chociaż no, on ma bohatera, podejrzewam, że nie byle jakiego. Tutaj mocno te jednostki będzie pewnie wzmacniał, ale my mamy wieżyczki. My mamy wieżyczki, na pewno się będziemy ostro bronić. Co to za bohater? Słaby! Mamy szansę, sporą szansę się wybronić. Czy on ma jakichś strzelców? Nie ma. Kim nam może wejść za mury zamków? Tylko smokami, tylko smoki mogą przylecieć przez mury. Za szybko nam nie wejdzie, smoki przelecą, musimy się na nie rzucić wszystkimi jednostkami, czyli czekamy, nie wychodzimy z zamuru. Aj, zaatakował dwie jednostki jednocześnie, to nic. Atakujemy go wszystkim, co mamy. Smoki, już tylko jeden został. Resztę będziemy ostrzeliwać, no. Powinniśmy jakoś sobie dać tutaj radę. Bazyliszki też atakują, nie opierniczają się. Oślepienie rzucił na hydrę, nie możemy nic z tym zrobić. Gorgony, atak. Tak jest. Nasi strzelcy, ile zostało życia? 31. Fajnie, żeby ci strzelcy strzelili w coś innego. Może poczekam nimi. Zaatakujemy gnolami. Może wystarczy, co? Żeby zabić tego smoka. Tak, starczyło i strzał oddamy w inną grupkę. Oni za chwilę pewnie wszyscy załączą sobie tarcze i będą czekać, aż katapulta zniszczy mury. I będą się leczyć namiotem jeszcze. Może namiot by się opłacało szybko zniszczyć. Już teraz, co? Że to by nie był taki głupi pomysł, bo to jednak trochę potrwa. No, spróbuję zniszczyć namiot. Ile mu zostało? 40. Żeby te wieżyczki jeszcze w namiot strzelały, byłoby fajnie. W hydrę strzelają. Namiot będzie leczył ją. Ona zaraz załączy tarczę sobie. Już zrobili wyrwę w murze. Kurczę. No dobra, ale poczekamy. Od razu nie mogą przejść przez fosę. Muszą na niej stanąć i otrzymać tam obrażenia. To też da nam trochę czasu. Poczekamy. Poczekamy. No, jednorożce już się tam pchają w wyrwę. Jak tylko jakiś stanie tutaj przy tej wyrwie, od razu musimy jakoś go przyblokować, żeby nie wszedł za mury. Żebyśmy walczyli tylko z jedną jednostką naraz tutaj. Krasnoludów jest dużo, też mnie trochę niepokoi. Dobra, czekamy. Gorgony niech się może zbliżą do wyrwy, żeby też brały udział tutaj w tej bitwie. Ten namiot fajnie by było zniszczyć. Tak, w następnej turze się uda go zniszczyć, chyba że wieżyczka jakaś w niego strzeli. Czekamy. No, leczą hydrę, ach, mają ten namiot. A, otrzymało obrażenia, jak weszły tutaj. I teraz już wyjdą. Fajnie by było tutaj stanąć jakąś jednostką, żeby właśnie przyblokowała. Tymi gnolami możemy je poświęcić, żebyśmy więcej czasu mieli. O, centaury też otrzymały obrażenia. Dobra, bazyliszki niech czekają. Ważki niech sobie podlecą bliżej. Witcze i weny czekają. Strzelamy w drzewców. Dobrze, może być. 13 sztuk zostało. Najciężko będzie to wygrać. Chociaż ciekawe, czy czasami... Nie, to się nie uda. Dobra, czekam. Obrażenia. Byczki czekają. Strzelcy niszczą namiot. Niech ten namiot będzie z głowy. Koniec z leczeniem. Damy tarczę gnolom. Może nie padną na hita. Co się stało? Nie wiem, coś tutaj machnął tymi łapami, ale chyba otrzymał obrażenie, jak się przemieszczał jeszcze. Nie wiem. I nie zadał tych obrażeń. Jest dobrze, jest dobrze. Powstrzymujemy cały czas ich atak. Wieżyczki będą ostrzeliwały. Nasi łucznicy też będą ostrzeliwali. On tej many nie ma. To dobrze. Nie może nam przeszkadzać w naszych perfidnych planach. Czekamy. Bazyliszki potem fajnie, żeby... Fajnie, żeby właśnie zadały one cios i wygenerowały zamianę w kamień. To wtedy ta jednostka wroga by przyblokowała tę wyrwę w murze. Może ustawimy te bazyliszki bliżej. One spróbują taki manewr taktyczny właśnie rozegrać tutaj. Może im się uda wylosować te zamiany w kamień. To są bazyliszki większe, czyli one już to mogą robić. Dobra, czekamy, czekamy. Strzelamy. Strzelamy w tych, którzy stoją przy murze, tak? Może być. Czekamy, czekamy. Bazyliszki się szykują. Jakby co to one wchodzą następne zamiast gnoli. Hydra! Oślepienie z niej zeszło, dobrze. Czekamy, strzelamy w entów, żeby mniejsze obrażenia zadawały gnolom. Gnolom damy tarczę. Ajdź, krasnoludy jeszcze podeszły, ale otrzymały obrażenie. Jeszcze w tej turze nie zadały obrażeń. 18 tylko zostały. No zaraz bazyliszki będą musiały wkroczyć. Dobra, tu czekamy. Witcze i weny czekają.
strzelamy wentów. Bardzo dobrze, teraz by się przydało zadać obrażenia tym krasnoludom, dużo ich tam jest. Już też czekają krasnoludy, żeby wbić się tutaj w wyrwę. Łódcze i weny czekają, bazyliszki, jeszcze nie teraz. Hydra nie zrobi tutaj ruchu w tej turze. Krasnoludy może zgaszę trochę, tak jest. Tutaj czekamy, bo jakbym teraz zaatakował i oni by oddali, to te gnole już by zginęły i mogliby wchodzić tutaj, no nie? A tego byśmy nie chcieli. Tam jeszcze tarcze. O, jeszcze przeżył, dobrze. Teraz dopiero zginął. I teraz wchodzą bazyliszki. Bazyliszki, a może... Chociaż nie, no... Nie wiem, czy te drzewce mogą zostać w ogóle zamienione w kamień. Może wiecie co? Zaatakujemy krasnoludy. Cyk. Ach, nie udało się zamienić w kamień, nie wylosowało tego. Szkoda, to był fajny pomysł. Tu jest już druga wyrwa, zauważcie, katapulta zrobiła drugą wyrwę. Hydry będą musiały tutaj stać z gorgonami i jakoś pilnować. My strzelamy dalej. Jeszcze trochę i zaczną nam wieżyczki tą katapultą niszczyć. Ważki niech czekają. Witcze i weny będą musiały, no na pewno tutaj będą musiały bronić. Tak, z hydrami będą bronić, a gorgony będą stały w tej wyrwie. Czekamy. Czekamy. Bazyliszki, ile ich tu jeszcze jest? 4 sztuki. No może mi się udało zamienić w kamień teraz te krasnoludy. Uwaga. No nie udało się. 3 zostały bazyliszki. Hydra. Hydra. Niech stanie sobie... tutaj. Ona musi zaatakować pierwsza, ta jednorożce. Bo hydrze nie można oddać. Gorgony już się szykują, żeby blokować. Strzelcy. Może te jednorożce zaczniemy atakować już, co? To mało. Dobrze, że nie mają tego namiotu. To był dobry pomysł z tym namiotem. Dobra, otrzymał obrażenia. Ważka. Jeszcze nie w tej turze. Witchy weny. Ile tych hydr tu ma? Jedną tylko. Dobra, zostawmy to na razie. Strzelają w drzewce. Dobra, drzewce zniszczone. Krasnoludów jest mało. Tutaj niedługo kolejną wyrwę zrobią. Jak to teraz rozegrać? Poczekaj. Nie wiem, czy już będzie mógł fosę przekroczyć, czy jeszcze nie. Kurczę, to jest ważne dosyć teraz. Bo ja bym mógł go zaatakować, tylko że wtedy ja bym w fosie stał. Hydra jakby chciała do niego dojść, też by przez fosę musiała przejść. Nie wiem, jak to teraz będzie. A poczekamy na wszelki wypadek. Tu też poczekamy. Ach, dobrze zrobiłem. I teraz przeatakujemy. Hydrze nie można oddać. Jeszcze morale, dobra. Zobaczcie, jakie twarde te jednorożce. Byczki. Byczki na pewno przeatakują krasnoludy. Dobra, zostało 6 sztuk tylko. Jednorożce trzeba atakować, są dobre. I po krasnoludach. Ważki czekają. Ważkami jakby co, będziemy latać sobie może jeszcze i wieżyczki będą wystrzeliwać innych. Witchy Weny za bardzo... 22 obrażenia... Można by hydrę przeatakować nawet, zobaczcie. Ona tarczy miała. Dobra, jest zatruta. Dobra, ajć, podwójne obrażenia. Witchy Wena straciliśmy, ale to nic. Hydra jest już spisana, o właśnie, na straty. Jest okej. Dam radę się wybronić. Ładnie to rozegraliśmy nawet wszystko. Już w sumie można by się rzucić na tej jednorożce tutaj twardo. Bezproblemowo. O, zatrucie, bardzo ładnie. 2 Witchy Weny zostały. Ważki. Dobra. 2 jednorożce zostały. Hydra. Koniec z jednorożcami. Zostały centaury. Byki. Dobra, byki zostawmy w spokoju. Niech sobie wyjdą tutaj. Ognia. I po wszystkim. Wybroniliśmy się. Wybroniliśmy się. Zostało nam zdobyć zamek, tak? Damy radę? Damy radę. Znaczy odbić zamek w sumie. Straciłem go w głupi sposób, ale podejrzewam, że wybudowałbym w nim te jednostki. Ten komputer, z którym wtedy walczyliśmy, no mógłby go zdobyć, tak czy siak pewnie, nie? Ładną tam armię miał, tak myślę. To co, damy przyspieszenie może jakieś? Chociaż ja wiem. Walniemy chyba z blasta sobie. Gdzie ten blast był? Tu jest. Zlikwidujemy na przykład. Da radę ich zlikwidować od razu? Da radę. Strzelców.
Wrócimy się na Krasnale. Wampiry przeatakują centaury. A jeszcze ci podejdą, no ich strata. Jeźdźcy się na nich rzucą. O, nie można. No tak, przyspieszenia przecież nie dałem. Dobra. Centaury też idą. Bez problemu je powinniśmy załatwić. No, to to nic nie da. Ile tych centaurów jest? 15 sztuk. No, jeszcze w tej turze, znaczy nawet w kolejnej turze chyba się nie uda tego wygrać. Wampiry za daleko stoją. Mogłem podlecieć w sumie nimi, a ci jeźdźcy by załatwili te Pegazy. No trudno. O, 150 życia ma jeszcze smok. Bardzo dużo. A, jeszcze nie zabił tych krasnali. No, nie no, morali nie może mieć wampir, szkoda. Dobra, strzelimy sobie z blasta. I oddamy strzał liszami. No i wszystko, nie? Trochę szkieletów straciliśmy i zyskaliśmy. Niebieski przegrywa. Niebieski przegrywa. Gratulacje, wszyscy twoi wrogowie zostali pokonani. Odnosisz zwycięstwo. Jakieś podsumowanie nam pewnie teraz zrobią. Jak to było w tej poprzedniej serii. Całkowity czas 69. No to są chyba tury, no. No dużo mi, znaczy dużo to czasu zajęło, no ale nie ma łatwo. Wynik podstawowy 217, nie wiem czy to dużo, czy mało. Poziom trudności super trudny, no większego się nie dało tutaj wziąć. Wynik finałowy 443. Nie wiem czym się różni podstawowy od finałowego, no ale taki wynik mamy. Stopień Archanioł. No wyższego chyba nie może być, no ale jak się walczy na najwyższym poziomie trudności i wygra, to chyba zawsze jest Archanioł, co? Tylko warto ten wynik finałowy sobie jakoś zwiększać. Nie wiem jak go można zwiększać. Pewnie są tam jakieś punkty, na przykład jakbyśmy jeszcze Grala znaleźli. Dla upartego, jak jest komputer słaby, nie musieliśmy tego zamku od razu zdobywać. Mogliśmy sobie jeszcze, no nie wiem, rozbudować te zamki, poszukać Grala. Może tych punktów byłoby więcej. Tylko z drugiej strony ten całkowity czas by się zwiększał. A może im dłużej toczymy te bitwy, tym te punkty też spadają, więc pewnie ciężko znaleźć złoty środek. 434 punkty wyszły, no tak to się udało zrobić. Na najwyższym poziomie trudności. Ale fajnie było, co? No ja myślę, że... No jeśli o mnie chodzi, bardzo fajnie mi się grało właśnie na takiej małej mapce, na najwyższym poziomie trudności. Polecam wam to. Taka super taktyczna, strategiczna gra jest. Jak się gra na dłuższych mapkach, to to się staje z czasem męczące. No tutaj jakoś tak, no nie wiem, ta mapka jest mała, można ją sobie ogarnąć umysłem, widać co się dzieje. Taka partia szachowa, no nie? Pewnie dlatego poziomy trudności są oznaczane za pomocą tam pionków i figur szachowych. Sobie włączyliśmy króla i jakoś się udało to wygrać tutaj. Fajnie było ogólnie. No, także to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o Heroesów na najwyższym poziomie trudności. Ja was żegnam, polecam wam tę grę. Grajcie też na najwyższym poziomie trudności. Nieważne, czy się przegrywa, czy wygrywa. Czy jak się popełni jakieś błędy po drodze, czy też nie. Nie ladować, tylko starać się te błędy jakoś tam naprawić. No ja tych błędów tutaj sporo zrobiłem, widzieliście. Było ciekawiej dzięki temu, tam trzeba było ostro kombinować, co budować, kiedy budować, no nie. Gdzie iść, z kim walczyć, ogólnie super sprawa. Ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.